Nazywam się Kamil Lankowski, właśnie jedziemy na poranny trening. Zapraszam na relację z trzeciego dnia obozu. Wyspany i gotowy na ciężką pracę? Wczoraj były dwa treningi ciężkie, nawet przedłużone. Dzisiaj jakie plany? No tak jest, no, wiadomo, to jest obóz przygotowawczy. Trenujemy, wszystko jest przygotowane przez trenerów i właśnie jedziemy na pierwszy trening. Co tak chłopaki mają z ciebie szyderkę? A no podkręcają, wiadomo jak to w drużynie jest, ale wszystko pozytywnie, z uśmiechem, więc fajnie. Skupieni na treningu. Myślę, że zaczynamy zaraz. Kompan spokoju. Zapraszasz mnie do wspólnej zabawy? Cześć, mam na imię Kamil. Mieliśmy wstawkę motoryczną na, można powiedzieć, na rozgrzewkę gumy, później taki tor tlenowy. Po tym torze tlenowym trener podzielił nas na dwie grupy. Jedna obrońców, druga zawodników ofensywnych. I mieliśmy takie, no praktycznie te założenia mieliśmy wykonywać, co my wczoraj mieliśmy obrońcy na odprawie, co nam trener przekazywał. I chciał to trener, żebyśmy to pokazali w tych grach właśnie. I myślę, że zawodnicy ofensywni też gdzieś te zachowania boiskowe, rotacje, takie różne rzeczy też mieli to stosować. W porządku. Nie no co, no trening wykonany, poranny. Praca zrobiona. Teraz wracamy do hotelu. Regeneracja, obiadek. Regeneracja, obiadek. Tak, nawet to tam odpal playa już. Nie, żart. Deszcz nie przeszkadzał? Nie, leciutkie. Kropelki tylko. Angielska pogoda. Ja mam takie ważne pytanie. Jakie jest ulubione auto Arka Malarza? Pozdrawiam. Ale coś jest. Co chcesz powiedzieć? Tak, coś jest ulubione. Karta poproszę. Zajakuję. Teraz. To wejdzie do pokoju, to się nie odzywa. Tak? Daję z ciebie 100%. Nigdy nie wiem, a ci tutaj takie rzeczy. Yeah, one day for Kamil Lankowski? Yeah, one day. No, Kamil is crazy. Co teraz co? Kąpiel. Zaraz widzimy się na obiadku. Później chwilę odpoczynku i drugi trening, nie? Także do zobaczenia. Wytypowaliśmy się dzisiaj do dnia z Kamilem Lankowskim i się okazało, że nasze zdanie też podzielił trener Wojciech Stawowy, ponieważ po pierwszym treningu wziął cię na bok. Jak skomentujesz to jego zachowanie? Porozmawialiśmy sobie, miłe były słowa, ale więcej nie mogę powiedzieć na ten temat, bo to była rozmowa między mną a trenerem. To nie była żadna rozmowa o piłce nożnej, tylko bardziej taka osobista. No i tyle. Po obiedzie czas przeszedł na drugi trening, w którym piłkarze UKS-u grali m.in. grę wewnętrzną. No tak, no mieliśmy drugi trening, troszkę deszczyku spadło, ale to nic nie miało wpływu na to, co mieliśmy zrealizować na treningu. Trening rozpoczął się od rozgrzewki, mieliśmy wstawkę motoryczną, bieganie. Po bieganiu mieliśmy gierki na utrzymanie, a po tych gierkach właśnie grę dużą wewnętrzną. Rezultat tej gry był remisowy.
z jakimś wskazaniem, z której ze stron, w której drużynie byłeś? No byłem bez znaczników, no myślę, że powinniśmy wygrać spokojnie to spotkanie, ale remis, więc dobra atmosfera jest, bo każdy zdobył po punkciku. To jeszcze opowiedz o tym, jak przebiegało to spotkanie. No jak przebiegało, no tak ciężko powiedzieć, bo w sumie obydwie drużyny miały jakieś tam sytuacje, ale myślę, że to jednak my mieliśmy więcej tych sytuacji, ale mówię, no 1-1 się skończyło, wszyscy są zadowoleni chyba. Wspomniałeś o ciężkich warunkach atmosferycznych. W pewnych momentach nawet było tak, że ciężko było ustać chyba na boisku tak wiecznie, tak deszczowo. No bardziej ten deszcz może gdzieś mi przeszkadzał, chociaż no mówię, no to za dużego wpływu nie ma, bo jak się już jest na treningu, to jest bardziej skupienie na tym, co robimy, niż co się dzieje wokół. Wszystko jest dobrze, idzie z planem. Wszyscy zdrowi, nie ma kontuzji, także jedziemy dalej. O. Tutaj trąbi dzisiaj. Trąbi dzisiaj troszkę. Brawo! Dąbrowicz to nie. Dąbrowicz to nie. A jakie teraz plany na resztę dnia? Na resztę dnia? Zaraz regenerację robimy, recovery, pumpy. Tutaj mamy. O, to. To się wykąpię. Później kolacja. No i co, sen? Najlepsza regeneracja, nie? No i jedziemy dalej, kolejny dzień. Ej, karta, moja karta. Gdzieś tu byłam. O, na tę chwilę jest wiele ćwiczeń, które są właśnie podzielone między obrońców i graczy ofensywnych. Ty w LKS-ie raczej grasz na obronie, natomiast nieraz zdarzał ci grać w pomocy. Żałujesz, że nie jesteś w tej drugiej grupie? Żałować nie żałuję, wiadomo, że gdzieś fajnie znaleźć się pod bramką i też strzelić tą bramkę, to na pewno gdzieś jest fajna sprawa, ale nie żałuję, najlepiej się czuję na bokach obrony, w sumie najlepiej na tej prawej obronie, ale no, nie mam problemu z prawą czy z lewą stroną, tam po prostu gdzie trener będzie ode mnie oczekiwał, żebym zagrał, to tam postaram się pokazać z jak najlepszej strony i myślę, że tyle. W sumie to jest twój pierwszy obóz przygotowawczy z LKS-em, ponieważ latem dołączyłeś do klubu już stosunkowo po przygotowaniach. Sądzisz, że taka zmiana, to że cały okres przepracujesz, pozwoli ci wywalczyć miejsce w składzie na wiosnę? No myślę, że tak, bo znaczy każdy i tak ma na obozie czystą kartkę, tak trener powiedział, i każdy no musi dać siebie maksa, pokazać z jak najlepszej strony, myślę, w sparingach, bo to też gdzieś jest taki wyznacznik przed ligą, kto i w jakiej będzie formie. A co do obozu, no na pewno myślę, każdy obóz dla każdego zawodnika, cały przepracowany, to jest na pewno duża pomoc przed ligą, gdzie już będziemy grać te mecze po 90 minut i musimy być mega przygotowani na te spotkania, bo wiemy o co gramy, wiemy jaki jest nasz wszystkich cel, to jest najważniejsze. Wiadomo, też nie ma co pompować baloników przed tym, bo to nie o to chodzi, tylko po prostu robić swoją pracę, tak jak robimy to teraz, i skupiać się na każdym pierwszym meczu od meczu z Legią Warszawa. Jak ty sobie zaplanowałeś ten czas stricte po treningu, a jeszcze przed kolacją? No, wróciliśmy po treningu, na pewno użyłem spodni regeneracyjnych, recovery pumpy. Dziś myślę, że fajna sprawa po treningach ciężkich, bo mamy ciężkie treningi, przyjechaliśmy tu ciężko pracować, więc to jest normalne, że jesteśmy zmęczeni. Teraz sobie chyba odpalę PlayStation, bo dzisiaj troszkę więcej czasu jest, można gdzieś coś się rozluźnić, odprężyć, gdzieś zagrać i 23 do spania. Skoro jesteśmy już przy PlayStation, to w jakie gry lubisz grać? No wiadomo, jak gdzieś tam gram w piłkę, to gdzieś tam FIFA jest też w tych moich grach, ale teraz tak bardziej dziś z chłopakami online gramy w Call of Duty. Jak czas na to pozwala, gdzieś przy tym, jak mam jakąś wolną chwilę, to gdzieś tam można się rozluźnić i też fajna sprawa, bo gdzieś gram z tymi chłopakami, z którymi wcześniej gdzieś miałem kontakt we Wrocławiu i też możemy sobie pogadać, bo to gramy na słuchawkach, gdzieś tam zawsze jest śmiesznie, ale też gramy po to, żeby wygrywać, jakieś tam emocje są, także fajnie. No. A teraz w LKS-ie ktoś podziela twoją pasję do Call of Duty? Wiem, z tego co wiem, to jest kilku chłopaków, Antonio, wiem, że kilku Hiszpanów to gra na pewno,
No, Dawid Arn też czasami, Przemek Sajdak też lubi sobie zagrać, więc na pewno jest z kim w to zagrać. Trzecia doba na obozie w Turcji dobiega końca. O EUK Siackim Dniu opowiadał Wam dzisiaj Kamil Dankowski. Zapraszam na jutro.